Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Tutak, a to jest Mafia 2. Poprzedni odcinek skończyliśmy właśnie w tym miejscu. Teraz musimy wrócić do mieszkania Joe. A więc jedźmy. Radyjko, wiadomo. Jeżeli przychodzi się w radiu, słyszycie wiadomości z wojny. Po prostu twórcy mieli niesamowity pomysł na stworzenie radia. Postanowiłem skrócić moje odcinki do 20 minut po radzie kilku osób. Stwierdzili, że pół godziny to jest za dużo jak na razie. Ale może być 20 minut. Oj, ma nie, chwila nieuwagi. Już jesteśmy prawie. Zawsze muszę coś przywalić, no ja nie wiesz. So, what's the story with Fruski? Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scapegoat. Nie, muszę się nauczyć jeździć. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations back in the day. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, dobra, już jesteśmy. I'll let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time we was at the track and some Mitch spilled a beer on his windpipe. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. Dobra, nie parkuję tego zooma do garażu, szkoda mi miejsca. Is there a place to park around here? I don't want to leave this thing out in the street. Yeah, that's why you're parking your car next to mine in the garage. The streets are full of criminals these days. Yeah, the neighborhood ain't what it used to be, huh? Dobra. Musimy zaparkować samochód w garażu, a jednak. No dobra, niech wam będzie. Będziemy. Tylko tak, żeby nie przywalić w bramę. Dobra. Chodźmy do mieszkania Joe. Oj. Nie wiem, dlaczego klatki tak spadły. If you're hungry, there's some food in the refrigerator. No musimy coś zjeść, a potem idziemy spać i pewnie skończymy rozdział. Weźmy sobie Swift Cola. Jedzenie i picie leczy twoje obrażenia. No to standard jest. Odzyskałem pełnię zdrowia. Idźmy spać. Rozdział trzeci. Wróg publiczny. Mieszkanie Joe. 10 lutego 1945. Nowa grafika odblokowana. Aha, spoko. Przeszedłem całą grę i dalej wyskakują takie rzeczy. Rita, why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Pappalardo to find yourself a job? Yeah, he told me to come by and see him today. Hopefully he's got some work for me. Okay, Vito. Good luck, mio bambino. All right, bye, Mama. Załóżmy coś. Czerwona marynarka i koszula odpada. Elegancki strój kowbojski odpada. Garnitur i ciemne okulary? Nie. Strój harlejowca? Nie. Kombinezon wyścigowy? Nie. Strój galowy mieliśmy. Strój bojowy. Weźmy strój bojowy. Będziemy brać po kolei stroje z szafy, ale to już według mojej kolejności. Jak widzimy, sprzątaczka podsłuchuje zamiast pracować. Muszę was ostrzec z góry, że ten odcinek nie będzie zbyt ciekawy. Nie będzie się tu zbyt wiele działo. Będzie on długi i nie wiem, czy zdążę wam pokazać coś więcej niż tylko doki. Weźmy sobie dzisiaj Jeepa. Dobra, jest Jeep.
jedźmy. Mamy mundur, mamy jeepa, jedziemy do doków. W jeepach nie ma radia niestety. Ubolewam nad tym. Jakoś lepsza sterowność jest, może wolniejszy jest, nie mam pojęcia. Ale jakoś łatwiej się nim jeździ. No i przywali, no nie, 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 tego nie było, to się wytnie, a może i nie. Teraz wam powiem, że do doków daleko trochę. Co, jak sami widzicie. Ale będzie proste, więc powinno się pójść. Samochody też będę wam pokazywał z garażu w kolei. Oprócz tego drugiego jeepa, którego widzieliście przed chwilą, bo to jest prawie to samo. Tylko ten jest wojskowy. Jak widzimy, łopaty, siekiera. Ominęłem. Dobra, wracamy. Wybaczcie, jeżeli za mało mówię podczas jazdy i w ogóle gry, ale po prostu się wczuwam. Ciężko jest się skupić na jednoczesnym mówieniu i graniu. Ale dajemy jakąś radę. West Side. Aha, aha. Daleko jeszcze? No dobra. Z pół drogi może już zrobiliśmy. Co za prędkość. Policja zaraz pewnie będą mnie gonić, albo i nie, zobaczymy. A jednak nie będą gonić. Jak już widzimy, doki, port, zarysy powoli się pokazują. Na razie widać żurawie. Dobra, już jesteśmy na miejscu prawie. Trzeba tylko tam wjechać. No ja nie wierzę. Jeszcze chcą mnie aresztować. Dobra, musimy im się wyjąć. Na rasie. No tylko, że ten jeep jest taki szybki, że ja nie wiem, czy zdążymy uciec. Raczej nie. Nie liczyłbym na to. W każdym razie. A, jednak. Nie! Siatka. Zamknę maskę. A co tam? Dobra. Więc jedźmy do tych doków. Mamy już coś koło 10 minut nagrania, także wiecie, to jest połowa to chyba. Miałem planowany tak, że jeden odcinek to będzie jeden rozdział, ale to nie jest dobry pomysł, bo niektóre rozdziały są długie, a niektóre są bardzo krótkie, jak na przykład pierwszy. Więc będę po 20 minut robił kolejne odcinki. Chodźmy na górę. Niemlaszcz. Jak widzimy, playboye w pracy. Niektórzy lubią tak pracować. Close the door. It's windy. What do you want? Yeah, I'm looking for a Mr. Papalotto. Oh, yeah? Why? My name's Vito Scaletta. My old man used to work for him, and I'm looking for a job, so I came here. Well, you're in the right spot, sonny boy. Federico Papalotto at your service. You can call me Derek. I think I remember your dad. Good guy, but drank like a fish. What's he up to these days? Klatki spadają, nie wiem dlaczego. Oh, well, we all gotta go sometime. Right, Steve? Sure, Derek. So you need a job, eh? Popracuję na tym przy następnym filmiku. We just got a new shipment to unload. Steve will show you around.
Now scram, my steak's getting cold. Więc chodźmy za Steve'em. Follow me. Steve to jest taki przydupas Dereka. Taki przynieś, wynieś, pozamiataj. Jeszcze potakiwać. Zobaczmy, co mamy do roboty. Load this pile of crates onto that truck. When you're done, you get 10 bucks. If something gets lost or broken, you get nothing. Start now and don't take all day. Dobra, bierzemy skrzynię. W dzisiejszym odcinku chyba zdążymy tylko trochę na pięści powalczyć. Ale damy radę. Jakoś to będzie. Pierwsza skrzynia. Drzwi są otwarte. Wyjdź, gdy będziesz miał dość. Zdecydowanie dość. Idziemy sobie stąd. Hey, you done? Yeah, I'm done. And you can keep the 10 bucks. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here then. Don't show your face around here again. Yeah, don't worry. I can make 100 times more working for Barbaro Incorporated. Wait, you said Barbaro? Joe Barbaro? Yeah, so what? Shit, nobody who works with Joe would carry crates for 10 bucks. What the hell are you doing? Come with me. Znowu idziemy za Steve'em. Nienawidzę chodzenia za kimś w grach. To jest najgorsze, co może być. Ale co zrobić? What now? Well, this one don't like manual labor. What the fuck? Said he works with Joe Barbaro. Bullshit. Wanna load crates if he works with Joe? You'll have to explain this one to me, sonny boy. What's your story? Well, my mother wanted me to come talk to you about an honest job, but I need some real money, so this ain't gonna cut it. Them women, they're all the same. Right, Steve? Sure, Derek. She doesn't want you hanging around with Joe, right? My mother was the same way. Look what become of me. Union boss. I got the whole fucking waterfront under my thumb. So how's Joe? Pretty good, I guess. How'd you meet up with him? Oh, we go way back to the old neighborhood. I just come back from overseas and he's putting me up until I can get back on my feet. Listen, you gotta understand, a person in my position has gotta be careful. Certainly. So you won't mind if I give Joe a call, right? Nah, go ahead. Now where'd I put his number? Hey, here it is. Jest numer. Też bym taki chciał mieć. Ten playboy ogląda, fapać w pracy normalnie, ja nie wiem. Spoczeńce jakieś. He might not be home. That wouldn't be good. Hi, Joe. Hey, this is Derek. Listen, I got this guy here. What'd you say your name was? Vito. Vito. He's looking for a job. He says he's a friend of yours. A good friend. I just wanted to check with you first. Uh-huh. Sure. War hero and all that shit. All right. Thanks, then. I'll talk to you later. Sorry, pal. I had to check you out. Joe says you just come back from Italy. You must be able to handle yourself. You want to make a little more money? I got just the thing. The guys here at the port are supposed to pay a monthly fee to the barber, but half of them never cough it up. I need someone to give them a little nudge. 10 bucks a man. What if they don't need a haircut? Well, then you'll have to convince them otherwise. I see. What if somebody makes a fuss? Then you kick the shit out of them. Well, let's say you teach them a lesson that doesn't require that they miss work. You got it? Which is why Steve ain't doing the job. Right, Steve?
right, boss. Collect at least 150 bucks, I give you 50. Just for walking around, taking in the Sierra, meeting new people. Easy fucking money, eh? What do you say? Hey, it's better than lugging crates around. Dobra, idziemy zbierać. Pierwszy haracz. Tak jak już mówiłem, będzie walka na pięści. Trochę powalczymy. I'm here to collect the fee for the barber. Hey, what kind of game you playing here? The kind where you pay what you owe and you don't get hurt. You got a problem with that? I got a problem with you. Now get out of here before I kick your ass. Daj mu parę kuksańców, lecimy. Nie ma opierdelania się. Co to już? Szybko poszło. Here's your fucking money. Yeah, glad you decided to reconsider. Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Yeah. I must have forgot or something. Next time try to pay on time, okay? No, widzimy bezproblemowo. Tutaj raczej też będzie bez problemu. Hey, Derek needs you to pay the fee for the barber. Sure, here it is. I don't want no problems. Don't leave it until the last minute next time. Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Look, asshole, I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? Ah, no can do, pal. Derek wants his money. Derek can kiss my ass. What's that fat fuck gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? Mamy już około 20 minut, także po tej walce kończę odcinek. Dawaj, ładuj go, ładuj. Lutuj go. Twardy zawodnik. O, finish. Dobra. To, tak wyglądają finishery mniej więcej. Okay. Anybody else? Got a fucking problem with paying for the fucking barber? Dobra, mamy całą kasę już, okrągła sumka. Idźmy oddać ją Derekowi. Here's the money, boss man. Good job. Here's your share. I watch you take care of Bill. Well, good. Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? Yeah, right, Derek. Here's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Yeah, we'll do. I'll see you later. And Vito, I almost forgot. Joe called. He wants you should meet him at Freddy's. Dobra, mamy jechać do Freddy's. Myślę, że dojedziemy do Freddy's, zobaczymy co od nas chcą i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Chyba zaraz zmienił sobie samochód, bo tak bez rady dziwnie się jeździ. Nie lubię iść bez rady. Oczywiście ten samochód dalej będzie w naszym garażu, ale wolę go zmienić. Dobra, możemy go tam pobijać, porozbijać. Wszystkie samochody w garażu można naprawiać. Weźmy sobie taki samochód na 40 lata akurat. Smith V8. Ten samochód był chyba w Mafii jedynce, w przedniej odsłonie. Mamy radio! Jaka stacja? Delta Radio? Nie, na pewno nie. Wyłącz Empire Central. Nie sądzę. No dobra, niech się będzie w ostateczności. Jeszcze nigdzie nie uderzyłem, to jakiś cud jest. Cały samochód.
Nawet lampy ma. Ciekawe, czy uda mi się dojechać w całości. Samochody po prostu wyglądają pięknie. Póki nie są rozbite. Jeszcze trochę mamy drogi do Freddy's. Nie! No i wykrakałem. Dobra, myślałem, że będzie jakiś warsztat po drodze, ale jednak nie. Naprawimy sobie wóz, zmienimy się kolor. To oczywiście te warsztaty samochodowe to jest takie urozmaicenie, kiedy jesteśmy już w pewnym etapie gry, mamy dużo pieniędzy, nie mamy co z nimi zrobić. Po prostu możemy tuningować samochód, zmieniać kolor, takie tam felgi nowe wstawiać. Standard taki. Ale pełny tuning wozu jest dopiero w dodatkach, także w podstawowej historii tego się nie doczekamy. Dobra, jesteśmy już. Zobaczmy, czego od nas chcą. Stanę na przejściu, a co tam? Hey, where the hell you been? I came right over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small-time jobs. It's time to make some real shkarol. Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? Hi, Joe. This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him? Absolutely, Henry. Trust him with my life. Okay, listen, I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth the fortune now because kartki of the gas shortage. Benzynę, nie. Where proszę, can we get niech kartki na benzynę. The Office of Price Administration. Nienawidzę tej misji. That's a federal government agency. Isn't that a little risky? What? Too much for you? No. Just trying to think of how we can pull it off. It can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Agnello. Here's the address. Tell her I sent you. All right, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you $600 for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So? What do you say, Vito? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you. You never know what's gonna happen. Better to be safe than sorry. I got beef. Wait. This isn't some liquor store stick-up. I want this to be a clean job. If you kill anybody, your cut drops to a third. Gabish? Yeah, I got it. No problem. Okay, when you're done, you come back in, we'll settle up. All right, I'll see you. Good luck, Vito. Dobra, mamy pojechać do mieszkania Marii Angelo w Little Italy. Mamy już dawno chyba przekroczone 20 minut, ale ja tutaj zauważyłem, że nie zacząłem, że po prostu nie powiedziałem wam o sklepach. Nic więcej. U Giuseppe wiadomo, już byliśmy. Pokażę wam, jak wygląda sklep odzieżowy i postaram się znaleźć gdzieś sklep z bronią po drodze. Na razie pokażę wam, jak można w barze, że tak powiem, wybrać sobie trunek. Tutaj mamy, wiadomo, wybór trunków. Kawa jest. Weźmy, napijmy się, nie wiem, brandy. Pokażę wam, jak wygląda stan upojenia alkoholowego w tej grze. Także ekran miga na żółto. O, już jesteśmy pijani. Dobra. Jeszcze ze dwie. Dobra, tyle powinno starczyć.
Wyszliśmy z baru i... Nie... Wszystko minęło, to jest niemożliwe. Dobra, pokażę wam sklep z ciuchami. Gdzie sklep z ciuchami jest? Tutaj. Pokażę wam po prostu, jak to wygląda wszystko. A w następnym odcinku zajmiemy się głównym zadaniem. A nie, jednak jesteśmy trochę wcięci. Rozmazuje nam się obraz. Pamiętajcie, nigdy nie jeździcie po pijaku. Piłeś, nie jedź. To jest tylko gra, więc można. Co ja robię? Gdzie ja jadę? Co ja zaznaczyłem? A, zapomniałem, że pojawiają nam się nowe jakby miejsca. Dobra, pokażę wam teraz tylko, że tak powiem, no, sklep z ciuchami. Nie chcę mi się szukać sklepu z bronią najbliższego. Nie będę zmieniał stroju, tylko wam pokażę po prostu, jak wygląda to wszystko. Musimy podejść do sprzedawcy i przeglądamy ofertę. Jak widzimy, kurtka, płaszcze, marynarka i płaszcz z kapeluszem. Marynarka i kapelusz. Marynarki. I na razie jest tylko tyle. Później się części gry dojdą jeszcze dodatkowe stroje. Dobra, to było na tyle. Tak wygląda mniej więcej kupowanie ubrań. A więc następnym razem... Następny odcinek zaczniemy od tego momentu. Wiecie już, jak się przebierać i w ogóle. A więc dzięki wam za wszystko. Pa!